Wtorek, 3 lipca w telewizji TVT, czas na raport. Jakub Pochwyt, witam i zapraszam. Śmierć po wybuchu petardy w Rybniku. Policja zatrzymała młodego człowieka. Maturzyści poznali wyniki egzaminu dojrzałości. Fundusz Inicjatyw Społecznych zamiast budżetu obywatelskiego w Wodzisławiu Śląskim. W raporcie wracamy do tragicznej śmierci 23-latka z Rybnika. Przypomnijmy, mężczyzna zginął w wyniku wybuchu petardy domowej roboty. Jest pierwsze zatrzymanie w tej sprawie. Okazuje się, że elementy służące do konstrukcji samodzielnej petardy na imprezę przyniósł 16-latek. Szczegóły zna sierżant sztabowy Dariusz Jaruszewski z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku. W domu, w którym zamieszkiwał 16-latek, zabezpieczyliśmy materiały, które mogły posłużyć do skonstruowania petardy, która wtedy eksplodowała. Wiadomo, skąd 16-latek miał takie materiały w swoim domu? Jest to jeden z elementów, który będziemy się starać wyjaśnić podczas prowadzonego śledztwa. Na pewno jest to bardzo ważny element, skąd pochodziły materiały, jakie to były materiały. W tej sprawie został już powołany jeden biegły, będą powołani również następni. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie podała wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w województwie śląskim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej przystąpiło 27 402 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. 79,1% tylu tegorocznych maturzystów według wstępnych wyników zdało egzamin dojrzałości. Odsetek zdawalności w liceach ogólnokształcących wyniósł 84,5%, zaś w technikach 70,6%. 4214 absolwentów nie zdało jednego przedmiotu maturalnego i ma prawo do sierpniowej poprawki. 1525 to z kolei liczba osób, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu. Jak się okazuje, maturzyści dobrze poradzili sobie z językiem polskim. Odsetek zdawalności w województwie śląskim wyniósł aż 97%. 82% uczniów zdało egzamin dojrzałości z matematyki, a 96% z języka angielskiego. Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu, będą udostępnione 11 września. W minioną sobotę do Rybnickiej Straży Miejskiej zadzwoniła kobieta przejęta zaginięciem swego 66-letniego ojca. Mężczyzna wyszedł z domu dnia poprzedniego. Kobieta poinformowała również, że w dniu zgłoszenia przyszedł do niej mężczyzna ze znalezionymi dokumentami ojca. Kobieta powiedziała naszemu dyżurnemu, że zadzwoniła na policję do izby wytrzeźwień, a także do szpitala i nikt nie miał kontaktu z zaginionym ojcem. Nasz pracownik, nasz dyżurny tą sytuację przekazał patrolom, a także operatorowi monitoringu i już o godzinie 12 operator monitoringu zauważył mężczyznę, tego 66-latka, na ulicy Kościuszki w Rybniku. Podjechał tam niezwłocznie nasz patrol. I cóż, okazało się, że kiedy nasi funkcjonariusze skontaktowali się z osobą zgłaszającą, z córką tego mężczyzny, ta odpowiedziała, że po mężczyznę nie przyjedzie, a w odniesieniu do naszej prośby, kiedy strażnicy zaproponowali, że mężczyznę mogą zawieźć w miejsce zamieszkania, powiedziała, że ojciec ma wrócić do domu sam, wtedy kiedy wytrzeźwieje. Od połowy czerwca w Rybniku oficjalnie działa kąpielisko Pniowiec, które podczas ciepłych i słonecznych dni cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W związku z tym Zarząd Transportu Zbiorowego postanowił uruchomić dodatkowe połączenia autobusowe w rejon tego miejsca. Od soboty 30 czerwca w wakacyjne weekendy na kąpielisko Pniowiec można dojechać nie tylko linią numer 43, ale również wybranymi kursami linii numer 3 i numer 48. Kursy są realizowane przez okres wakacji w każdą sobotę i niedzielę. Szczegółowe rozkłady jazdy autobusów dostępne są na stronie Zarządu Transportu Zbiorowego. Budżet obywatelski wkracza do kolejnych miast i gmin. W Wodzisławiu Śląskim został wdrożony kilka lat temu, ale po pierwszej edycji miasto nie zdecydowało się na jego kontynuację. W tym roku wprowadzono za to Fundusz Inicjatyw Społecznych. Zainteresowanie jest naprawdę duże. Modernizacja stawu miejskiego czy nowy plac zabaw przy miejskim przedszkolu to przykłady inwestycji zrealizowanych w 2015 roku w ramach budżetu obywatelskiego. Koszt 8 zrealizowanych projektów wyniósł 1 000 000 zł.
Po pierwszej edycji budżetu obywatelskiego miasto nie zdecydowało się na kolejną. W tym roku natomiast wyszło z pomysłem Funduszu Inicjatyw Społecznych. Jest to fundusz, który nie jest obarczony taką ilością biurokracji i dokumentów, jaką jest obarczony budżet obywatelski. Działanie funduszu jest proste. Miasto przeznaczyło pulę 100 tysięcy złotych na inicjatywy lokalne. O środki z puli mogą ubiegać się mieszkańcy. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na realizację czasami swoich marzeń, swoich ideałów, tego co chcieliby po prostu, żeby się w ich dzielnicach, tak naprawdę w ich najbliższym otoczeniu działo. Fundusz przyjął się dobrze. Już na ten moment zgłoszono 16 projektów, które zostały ocenione przez komisję i na których realizacje zostały przyznane środki, z czego 6 jest już zrealizowanych, a 2 są w trakcie realizacji. Na jesieni przyjdzie czas na podsumowanie, natomiast on pokazuje, jak kreatywni i wspaniali są mieszkańcy Wodzisławia, ile wspaniałych rzeczy się dzieje. Warto taką czy inną formę partycypacji mieszkańców kontynuować. Podzieliliśmy sobie roboczo ten fundusz pół na pół, krótko mówiąc, czyli 50 tysięcy na sport, 50 tysięcy na kulturę. Na sport przeznaczono już ponad 40 tysięcy złotych, na kulturę ponad 34. Zostało więc niewiele ponad 20 tysięcy. Jednym z wydarzeń zorganizowanych w ramach Funduszu Inicjatyw Społecznych był międzynarodowy mecz bokserski. Międzynarodowy mecz bokserski, towarzyski pomiędzy moim klubem KSW Boxing Odra Wisła Śląski, a klubem z Wielkiej Brytanii The Grey Ranks Boxing Weymouth. Pojedynki na ringu zorganizował Klub Sportu Walki Boxing Odra z Wodzisławia Śląskiego. Klub otrzymał maksymalne dofinansowanie w wysokości 10 tysięcy złotych. To była podstawa, gdy tylko pojawiła się informacja o tym, że takie coś powstało. No, gdzieś miałem ten pomysł na tyle głowy, ale gdzieś tam go odkładaliśmy na dalszy plan, tak więc no, nie powiem, że nie ukrywam, że nas to zainspirowało do tego, żeby przeprowadzić ten mecz. W Wodzisławiu Śląskim oprócz Funduszu Inicjatyw Społecznych od lat działa także budżet dzielnic. Oznacza to, że wszystkie dzielnice otrzymują pewną sumę pieniędzy na swoje projekty. Suma uzależniona jest od liczby mieszkańców i wielkości dzielnicy. Zawodnicy z wodzisławskiego klubu pokonali gości 10-2, a więcej na temat tego wydarzenia w dzisiejszym magazynie Sport. Gaszowice w powiecie rybnickim łamią lokalny stereotyp, jeśli chodzi o poszukiwanie gmin partnerskich. Obok pobliskich Czechów, Niemców czy Słowaków, władze Gaszowic do współpracy zaprosiły mieszkańców odległej Gruzji, a co więcej, zaproszenie spotkało się z bardzo pozytywnym odzewem w kraju na Dalekim Kaukazie. Ten dokument to pierwszy znak porozumienia między Gaszowicami a gminą Abasza w zachodniej Gruzji. Dzięki tej Izbie Przemysłowo-Handlowej Polsko-Gruzińskiej mogła delegacja z moją skromną osobą pojechać do Gruzji, no i tam podpisać list intencyjny, czyli dokument, który przyszłościowo mówi o tym, żeby te dwie gminy mogły ze sobą współpracować. Współpraca pomiędzy oboma gminami polegać będzie, podobnie jak w przypadku innych gmin partnerskich, Gaszowic, na wymianie doświadczeń między sportowcami, uczniami czy seniorami z obu krajów, ale jak mówi wójt Gaszowic, chodzi też o współpracę biznesową. Jak to będzie wyglądać? Tego jeszcze nie wiem, tak jak powiedziałem, jest to list intencyjny, ale chciałbym bardzo, żeby taka wymiana kulturowa, wymiana młodzieży, oświata, sport, a nawet przedsiębiorcy, którzy byliby zainteresowani, mają już teraz, że tak powiem, kontakt na Gruzję. Wkrótce też gotowy będzie cenny, a zarazem bardzo trwały dowód gaszowicko-gruzińskiej współpracy. Mam nadzieję, że tym pierwszym punktem namacalnym będzie dzwon przyjaźni polsko-gruzińskiej, który już nasz przedsiębiorca tutaj z gminy Gaszowice otrzymał zlecenie i ten dzwon ma polecieć, pojechać do katedry, do Tbilisi. Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości, że nawet mała gmina jak Gaszowice może mieć przyjaciół na całym świecie? Z kulturą stykamy się na każdym kroku, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Życie kulturalne to bowiem nie tylko teatr, balet czy kino. Biorąc do ręki książkę czy idąc na rodzinny festyn, również stajemy się częścią odbiorców kultury. O tym, jak ważną jest ona częścią naszej codzienności, przypomniano w Jastrzębiu-Zdroju w trakcie corocznej gali kultury w Domu Zdrojowym. Jedna z tegorocznych nagród przypadła w udziale pani Dorocie Bosowskiej, założycielce zespołu teatralnego Złota Gęś. Ja mam nadzieję, że te dzieci i młodzież, które prowadzę i które prowadzi również mój kolega, bo oprócz zespołu teatralnego Złota Gęś, który ja prowadzę, jest również młodzieżowy zespół teatralny Monitoring, że kiedyś ktoś z tej młodzieży otworzy
teatr z prawdziwego zdarzenia, że my im po prostu tę potrzebę teatru szczepimy. Od dawna zaszczepioną w sobie potrzebę śpiewu mają członkowie chóru Nova et Vetera 2003, również uhonorowanego tegoroczną nagrodą w dziedzinie kultury. Śpiewamy po prostu na wszystkim odpustach, śpiewamy na mszach takie jak Wielkanocne, Boże Narodzenie, śpiewamy kolędy tak również pod ołtarzem. No, w związku z czym to ludzi przyciąga nawet do kościoła po prostu w ten sposób. Pracujemy nad tym, żeby przyciągnąć jak najwięcej młodzieży. O młodzież i jej kulturalne wychowanie dbają też pozostali dwaj laureaci tegorocznych Jastrzębskich Nagród Kulturalnych, Dariusz Mazur i zespół folklorystyczny Druga Młodość. Jastrzębie jest miastem wielokulturowym, więc tych osób, które przydałoby się nagrodzić, jest wiele. Nie zawsze każdego roku udaje nam się nagrodzić wszystkich, ale też z ogromną wdzięcznością wyrażamy się do tych i dziękujemy tym wszystkim, którzy uczestniczą, którzy tworzą, którzy organizują, do instytucji, ale przede wszystkim do osób. To właśnie zaangażowanie tych osób sprawia, że życie w mieście staje się ciekawsze i zdecydowanie bardziej różnorodne. To było święto całej gminy Leski. LZS Adamowice w sobotę uroczyście fetował swoje 70. urodziny. Wśród atrakcji nie zabrakło występów najmłodszych, grilla, a gwoździem programu rzecz jasna był mecz pomiędzy Oldboyami z obecnymi graczami Adamowickiego klubu. Uroczyste świętowanie zainaugurowała msza święta w intencji zmarłych zawodników i działaczy klubu. Po niej na boisku rozpoczął się huczny festyn. Jeżeli jakaś organizacja na terenie gminy ma święto, to wiadomo, że ma również święto cała gmina. A wiadomo, że 70 lat w Adamowicach klubu sportowego, no to już jest poważne święto. No i wspólnie świętujemy. Jest to piękny jubileusz, tym bardziej, że od początku, czyli od roku 1948 roku, jak ten klub istnieje, praktycznie 90% frekwencji to są nasi zawodnicy. Początki nie były łatwe, po wojnie brakowało wszystkiego, zawodnicy sami stworzyli boisko, a w latach 70. wybudowali siedzibę klubu. Finansów nie było do tego, z Rady Wojewódzkiej z Katowic myśmy dostali pora groszy, trochę tam trzeba było w czynie społecznej robić, tam powiedzieli, że tam chodnik trzeba zrobić, no tam jakiś tam 20 metrów, czy ileś tego chodnika, i że zrobiło się, zorganizowało się, także że te pieniążki poszły na działalność tego klubu. Największym sukcesem klubu był awans do A-klasy. Obecnie drużyna gra w klasie B. Sezon zakończyła na wysokim 7. miejscu, jednak ambicje ma większe. To, że klub istnieje nieprzerwanie od 70 lat, zawdzięcza zaangażowaniu władz i mieszkańców, ale przede wszystkim zawodników. Dzięki wsparciu Urzędu Gminy Leski mamy to, co mamy. Dzięki naszym zawodnikom, działaczom, kibicom, którzy chętnie tutaj wykonują wszystkie prace remontowe i tak dalej, możemy dużo więcej zrobić. Nikt, powiedzmy, tam nie gra za jakieś tam szalone pieniądze czy za coś innego, tylko wyłącznie za poczęstunek. Klub jednoczy zawodników także po treningach z okazji mundialu. W szatni stworzyli własną strefę kibica. Tu jest cały czas zabawnie. Tu jest cały czas zabawnie, szczególnie po wygranych meczach. Nie pozostaje nam nic innego, jak właśnie tego życzyć zawodnikom LZS-u Adamowice. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu serwisu Raport. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.